Magdalena Foreszczyk, witam i zapraszam na kolejne wydanie InfoMagnes. W dzisiejszym programie wzorowi kadeci z Radoryża Smolonego. Stulecie Szkoły Podstawowej nr 3 w Łukowie. Wystawa poświęcona stuleciu powstania ZHP. Bojanówka walczy o plac zabaw. Krzysztof Hetman podsumował mijającą kadencję w Europarlamencie. Niecodzienne zajęcia praktyczne. Międzynarodowy turniej Dwójeczka Cup. Akcja krwiodawstwa w rolniku. Targi pracy i edukacji, zbiórka tekstyliów, potrzebna pomoc dla małego Dominika. 19 uczniów zespołu szkół w Radoryżu Smolanym otrzymało odznaki wzorowego kadeta. Taki tytuł przyznano po raz pierwszy w historii tej szkoły. Do tej pory w zespole szkół w Radoryżu Smolanym przyznawano tzw. belki za dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. W tym roku zastąpiony je nowymi odznaczeniami wzorowy kadet klasy mundurowej. 19 uczniów otrzymało brązowe odznaki i teraz pracują na kolejne. Dzisiaj po raz pierwszy mieliśmy uroczystość wręczania odznaki wzorowy kadet klasy mundurowej. Po raz pierwszy dlatego, że po wejściu szkoły do drugiej edycji pilotażowego programu takich szkół certyfikowanych, to jest program wspierany przez Ministerstwo Obrony Narodowej, byliśmy zobligowani do tak jakby przyjęcia regulaminu mundurowego klas wojskowych. I w tym regulaminie jest troszeczkę inny sposób tak jakby noszenia tych belek na pagonach. Liczba belek na pagonie oznacza tylko i wyłącznie to, do której klasy uczeń chodzi. Natomiast w tym dotychczasowym naszym regulaminie mundurowym liczba belek na pagonie oznaczała to, jak dobrym uczniem jest dany kadet, tak? Czyli mieliśmy stopnie kolejne, kadet, nadkadet, superkadet. I nie chcąc rezygnować, prawda, z tej takiej motywującej roli tej liczby pagonów, wprowadziliśmy dodatkowo odznakę wzorowy kadet klasy mundurowej. I tam właśnie mamy trzystopniową tą odznakę. Dzisiaj wręczaliśmy tylko odznakę brązową, tak, dlatego że to jest pierwszy etap. Kolejnym etapem będzie przyznanie odznaki srebrnej, a później złotej. Podczas uroczystego wręczenia odznak nie zabrakło władz samorządowych czy parlamentarnych. Nie mogło zabraknąć również Krzysztofa Wardy, który teraz jest wójtem gminy Krzywda, a wcześniej był nauczycielem w tej szkole. Podczas uroczystego apelu został ciepło przyjęty przez uczniów szkoły. Nie wiem, z czego to wynika, być może z tego, że póki co nie mają ze mną lekcji i się cieszą, że nie muszą się częściej niż raz na jakiś czas ze mną spotykać, także myślę, że to może być tego powód, aczkolwiek póki co, będąc tutaj 20 lat nauczycielem, miałem dość dobre czy bardzo dobre relacje z młodzieżą, także zawsze się dogadywaliśmy w różnych kwestiach, sprawach, także myślę, że to też tutaj było efektem tych oklasków, które otrzymałem. Aby uzyskać odznakę, kadeci musieli zakończyć pierwszy semestr co najmniej bardzo dobrym zachowaniem oraz średnią minimum 4.0. Odznaczenia przyznawano w ramach umowy pomiędzy Powiatem Łukowskim a Ministerstwem Obrony Narodowej w ramach realizacji zadania pod nazwą Pilotażowy Program Wspierania Szkół Ponadgimnazjalnych prowadzących piony certyfikowanych wojskowych klas mundurowych. Obszerny materiał z uroczystości przyznania odznak w naszym cyklu godny uwagi. W Galerii Prowizorium znajdującej się w Łukowskim Ośrodku Kultury podziwiać możemy wystawę zatytułowaną 100 lat Trójki. Autorami wystawionych prac są absolwenci Szkoły Podstawowej nr 3 w Łukowie. W piątek 15 marca miał miejsce wernisaż wystawy 100 lat Trójki. Stanowił on zapowiedź hucznych obchodów stulecia Szkoły Podstawowej nr 3 imienia Józefa Piłsudskiego w Łukowie. Inicjatorką wystawy jest Anna Karolkiewicz, nauczyciel plastyki w Trójce. Pomysł na wystawę. Jest to powtórzony pomysł. Na 95-lecie szkoły mieliśmy wystawę w Muzeum Regionalnym. Też były prace byłych uczniów, obecnych wtedy też. Niektóre się tutaj powtórzyły, ale to chyba z braku czasu, ponieważ w większości tutaj to są uczniowie szkół plastycznych i wyższych uczelni. Na wystawie podziwiać można pracę Jakuba Węgrzynowicza, Magdaleny Jastrzębskiej, Zuzanny Suchodolskiej, Doroty Panasiuk, Małgorzaty Goławskiej, Weroniki Matysiak, Magdaleny Dylak, Łukasza Gałacha, Emilii Kachniarz,
Adriana Ambroziaka, Magdaleny Ferman oraz Kacpra Czubka. Wśród prac znaleźć można również rysunek Anny Karolkiewicz. Jest tutaj również moja praca, która będzie kanwą jakby dla dekoracji na stulecie. Już we wtorek obchodzimy w szkole uroczystość, będzie duża, jest to przedrukowane, ozdobione. I spina nam jakby te dwie imprezy, prawda? No jest szkoła podstawowa, są korzenie i skrzydła, motyw i hasło Cartera, że jedyne, co możemy, czym możemy obdarować nasze dzieci, to są korzenie i skrzydła. Piękne hasło, bardzo uniwersalne. Wystawa jest różnorodna, ale łączy je jeden element. Autorzy prac to absolwenci Łukowskiej Trójki. Na pewno jestem bardzo dumna, że uczę w takiej szkole i że prace naszych uczniów pod kierunkiem tak znakomitej nauczycielki jak pani Anna Karolkiewicz znalazły się tu na wernisażu. Jak widać, talentów nie brakuje i uczniowie rzeczywiście w różnych formach malarskich mogą pokazać, co potrafią. Wystawę w Galerii Prowizorium można oglądać do 5 kwietnia. Wstęp jest bezpłatny. Szkoła podstawowa nr 3 w Łukowie wstąpiła do grona stulatek. Z tej okazji 19 marca odbyła się w szkole uroczysta akademia. 19 marca dla szkoły podstawowej nr 3 w Łukowie co roku jest dniem wyjątkowym. Jednak w tym roku dzień ten był świętem jakich mało. Placówka obchodziła stulecie istnienia. Święto zbiegło się z dniem imienin patrona szkoły Józefa Piłsudskiego. Szkoła jest jubilatką, podwójną złotą jubilatką, obchodzi 100 lat. Czym jest dla nas ten jubileusz? Niewątpliwie czymś niezapomnianym i jedynym, bo drugiego już takiego nie będzie, przynajmniej nie za naszych czasów. Chociaż w szkole życzymy, żeby tych jubileuszy było jeszcze wiele, wiele. Jesteśmy dumni, że mury tej szkoły przygotowały do życia tak wielu absolwentów, którzy dzisiaj z uśmiechem chętnie wspominają szkolne lata, którzy dzisiaj do nas wracają, pytają, spotkani na ulicy wspominają dawne czasy. W uroczystości udział wzięła lubelska kurator oświaty Teresa Misiuk. Licznie przybyli lokalni samorządowcy, dyrektorzy łukowskich placówek edukacyjnych oraz emerytowani nauczyciele z Trójki. Gościem specjalnym była absolwentka szkoły, wokalistka Paulina Grochowska, która swoim występem uświetniła uroczystość. To jest niesamowite uczucie wrócić po tylu latach, bo tak naprawdę skończyłam tę uczelnię 13 lat temu, a wydawałoby się, jakbym przed chwilą dosłownie tutaj była. Jeszcze dzisiaj chodziłam i oglądałam klasy, gdzie miałam angielski, gdzie różne przedmioty i no jest to cudowne uczucie. Też jestem bardzo zaszczycona, że tutaj dyrekcja i nauczyciele zadzwonili do mnie i wyrazili taką chęć, żebym przyjechała dzisiaj tutaj do nich. Były kwiaty, życzenia oraz uroczysta akademia, na której wystąpili uczniowie. Bardzo piękna uroczystość, bo i chwila bardzo podniosła. Bardzo ważny moment dla tej szkoły. Za szkołą idzie olbrzymia historia. Mnóstwo bardzo dobrych wydarzeń, mnóstwo ludzi, którzy opuścili tę szkołę, to są zacni obywatele naszego kraju. Szerszy materiał o obchodach stulecia Łukowskiej Trójki przedstawimy Państwu w cyklu Godne Uwagi na naszej antenie. W Muzeum Regionalnym w Łukowie odwiedzać można wystawę poświęconą stuleciu powstania ZHP. Jej pomysłodawcą jest harcmistrz Tomasz Sych, komendant chorągwi lubelskiej Związku Harcerstwa Polskiego. 100 lat temu, dokładnie z 1 na 2 listopada 1918 roku w Lublinie miał miejsce zjazd zjednoczeniowy Związku Harcerstwa Polskiego. Stąd pomysł, aby właśnie w Lublinie uczcić tę okrągłą rocznicę. Zaprosiliśmy do współpracy naszych przyjaciół z Muzeum Harcerstwa, z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Lublinie. Napisaliśmy grant do programu Niepodległa i w efekcie tych działań powstała wystawa, którą Państwo możecie oglądać dzisiaj w Muzeum w Łukowie. 15 marca w Muzeum Regionalnym w Łukowie odbyło się uroczyste otwarcie wystawy. Wystawa, którą dzisiaj otworzyliśmy, jest częścią wspaniałego jubileuszu setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz stulecia powstania Związku Harcerstwa Polskiego na ziemiach polskich, w tym również na ziemiach tutaj regionu łukowskiego. Wystawa została objęta honorowym patronatem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pana Andrzeja Dudy. Wystawa składa się z około 30 plansz, licznych gadżetów i eksponatów. Wystawa, którą oglądamy w Łukowie, jest wzbogacona o elementy związane z Łukowem, o kronikę przedwojenną łukowskiej drużyny harcerskiej, ale także o takie pamiątki, plakietki, menaszki, namiot, który wszystkim kojarzy się z harcerstwem.
Więcej o stuleciu harcerstwa i wystawie temu wydarzeniu poświęconej dowiedzą się Państwo w cyklu Godne Uwagi na naszej antenie. Bojanówka to mała miejscowość w powiecie radzyńskim, która stara się o plac zabaw z prawdziwego zdarzenia. Dlatego mieszkańcy postanowili wystartować w konkursie Podwórko Talentów Nivea. Celem akcji Podwórko Talentów Nivea jest stworzenie miejsc pomagających najmłodszym odkrywać ich pasje, zainteresowania oraz rozwijać drzmiące w nich talenty. Zaangażowani mogą w nią być m.in. rodzice czy społeczności lokalne. Dzięki temu podwórka talentów mają szansę powstać zarówno w najmłodszych miasteczkach, jak i dużych miastach. I z taką nadzieją wyszli mieszkańcy Bojanówki, którzy chcą zadbać o bezpieczeństwo oraz o przyszłość swoich pociech. Mamy nieduży plac zabaw, a działka jest naprawdę spora. Może w przyszłości będzie tutaj coś więcej, ale wiadomo, małymi cegiełkami będziemy składać sobie coś naprawdę fajnego. Aby wziąć udział, trzeba było spełnić odpowiednie kryteria, czyli m.in. posiadać odpowiedni plac do wybudowania podwórka. Dzieci również musiały w krótkiej formie filmiku pokazać, w jakich warunkach muszą się bawić i dlaczego to właśnie w Bojanówce powinien powstać plac. Często przychodzi dużo dzieci i jest jakby mało atrakcji, mało rzeczy, na których może się więcej osób bawić jednocześnie, tak jakby. Konkurs trwa do 21 czerwca. Łącznie w ramach tej akcji wybudowanych zostanie 20 podwórek. W środę 20 marca Krzysztof Hetman podsumował mijającą kadencję w Europarlamencie. Europoseł przez ostatnie 5 lat pracował w Komisji Rozwoju Regionalnego. 26 maja pójdziemy do urn, aby zagłosować na swoich przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego. Obywatele Polski wybiorą 52 spośród łącznej liczby 705 eurodeputowanych. Krzysztof Hetman, któremu kadencja europosła właśnie mija, a starać się będzie o reelekcję, podsumował w Łukowie swoją działalność w Brukseli. Czuję się odpowiedzialny za to, aby taki raport moim wyborcom, mieszkańcom województwa lubelskiego przedstawić, bo jeśli mam kandydować i ubiegać się po raz kolejny o reelekcję w Parlamencie Europejskim, to w pierwszej kolejności muszę przekazać informacje o tych wszystkich działaniach, które podejmowałem w ostatnich 5 latach. W czasie trwania kadencji Krzysztof Hetman pracował w Komisji Rozwoju Regionalnego, gdzie zajmował się polityką spójności, z której środków dokonuje się rewitalizacja obszarów wiejskich, miast i mniejszych miejscowości. Krzysztof Hetman pracuje również w Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, odpowiedzialnej za tworzenie nowych miejsc pracy oraz m.in. likwidację barier dla osób niepełnosprawnych. Co Krzysztof Hetman uważa za jeden ze swoich największych sukcesów? W Brukseli wprowadziłem taką innowację, zatrudniłem tam osobę, która była odpowiedzialna tylko i wyłącznie za wyszukiwanie i przekazywanie informacji dla różnego rodzaju podmiotów na terenie województwa lubelskiego, różnego rodzaju konkursach na dotacje i granty, które można było bezpośrednio z Brukseli pozyskiwać. Czasami jest nawet łatwiej niż z Lublina i Warszawy. Przez niecałe 5 lat przekazaliśmy takich informacji, także w formie doradztwa, jak po te pieniądze sięgnąć, 250 informacji. Szczegółowe podsumowanie 5-letniej działalności europosła Hetmana dostępne jest na stronie www.krzysztofhetman.pl w zakładce Aktualności. Piątka Kaczyńskiego to nowy program Prawa i Sprawiedliwości. Z jakich punktów się składa, opowiedział poseł Sławomir Skwarek na specjalnie zorganizowanej konferencji prasowej. 42 miliardy złotych. Tyle ma wynieść budżet państwa na tak zwaną piątkę Kaczyńskiego. Program ten, jak sama nazwa wskazuje, będzie się składać z 5 punktów. Na propozycje PiSu dla Polaków składają się brak podatku PIT dla pracowników do 26 roku życia, trzynastka dla emerytów, obniżenie kosztów pracy, a także świadczenia 500+ na pierwsze dziecko. Ostatni punkt był już od dawna zapowiadany. Każde dziecko otrzyma świadczenie 500+. Posłużymy się przykładem gminy Adamów, gdzie obecnie otrzymuje to świadczenie 765 dzieci, a w gminie Adamów wiek od 0 do 18 jest 1223 dzieci. W związku z powyższym o tyle, o blisko 458 dzieci otrzyma świadczenie. Ale co ciekawostką jest, otrzymają te wszystkie świadczenia dzieci, które bez kryterium dochodowego. Ważnym punktem programu będzie również przywrócenie zredukowanych połączeń autobusowych w małych miastach i na wsiach. Do wielu miejscowości w powiecie łukowskim nie ma dojazdu.
Ten problem jest zgłaszany zarówno do władz powiatu, jak i do samego posła. To dzisiaj właśnie mieliśmy tutaj w biurze prośbę o to, żeby do Adamowa, do miejscowości małej, niewielkiej, leżącej na skrzyżowaniu Konorzadka, dojeżdżał autobus, bo rzeczywiście dzisiaj ciężko jest z tych miejscowości dojechać do Łukowa, do głównego ośrodka, do pracy. Oprócz przedstawienia punktów programu PiS przed wyborami parlamentarnymi, Sławomir Skwarek zapowiedział, że powstanie również piątka premiera Morawieckiego i piątka samego posła. Nauka w klasie mundurowej to nie tylko teoria. Uczniowie zespołu szkół imienia Władysława Tatarkiewicza w Radoryżu Smolanym mieli okazję uczestniczyć w niecodziennych zajęciach praktycznych. 20 marca w Radoryżu Smolanym odbyła się praktyczna lekcja z udziałem 12 Brygady Zmechanizowanej ze Szczecina. Dzięki tej wizycie uczniowie klasy wojskowej mieli możliwość namacalnego zetknięcia się z tym, co czeka ich, jeśli swoje życie zwiążą z mundurem. Nasza szkoła została wybrana nieprzypadkowo do tej wizyty, ponieważ w naszej szkole prowadzone są klasy mundurowe i żołnierze w ramach swoich codziennych zadań również odwiedzają szkoły, gdzie takie klasy wojskowe bądź policyjne czy pożarnicze są prowadzone. 12 Brygada Zmechanizowana jest jedną z najlepiej wyposażonych brygad w Polsce i dzisiaj mamy okazję w szkole zobaczyć wyposażenie, jak też i porozmawiać z żołnierzami. 12 Brygada przez półtora miesiąca realizować będzie szkolenie poligonowe na terenie Lubelszczyzny. Wśród zadań, jakie mają do zrealizowania, jest odwiedzanie szkół mundurowych. Oprócz wykonywania zadań typowo taktycznych, spotykamy się z młodzieżą, aby pokazać nasz nowoczesny sprzęt, zdradzić tajniki służby wojskowej od kulis, a także zachęcić do wstępowania w szeregi Wojska Polskiego. Na uczniach spotkanie z 12 Brygadą Zmechanizowaną zrobiło ogromne wrażenie. Wrażenia, tak jak widać, bardzo dużo jest zamieszania, są różne inne klasy. Daje nam to bardzo dużo doświadczeń, jak przyjeżdżają do nas bardzo mili wojskowi i tak naprawdę możemy w jakiejś tam mniejszej kwestii wiedzieć, jakie jest wojsko, możemy się dużo dowiedzieć. Więcej o niecodziennej lekcji w Zespole Szkół w Radoryżu Smolanym w cyklu Godne Uwagi. Po raz kolejny w Łukowie odbył się międzynarodowy turniej piłki ręcznej Dwójeczka Cup, którego gospodarzem była Łukowia Łuków. Turniej odbywał się na obiekcie hali szkoły podstawowej nr 2 w Łukowie. Wzięło w nim udział 8 drużyn z Białorusi, Ukrainy oraz Polski. Rozgrywki trwały 3 dni. Pierwsze miejsce w turnieju zajęła drużyna z Mińska, która w finale pokonała Wambrezję Wąbrzeźno. Drużyna gospodarzy zajęła ostatecznie 5 miejsce. Łukowia od wielu lat, od początku swojego istnienia, organizuje turnieje o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Ten jest już kolejny, 4. międzynarodowy. Gościmy zespoły z wielu sąsiednich krajów. Głównym celem takich turniejów jest nawiązanie nowych kontaktów, współpracy i najważniejszym celem szkoleniowym jest to, że polskie zespoły mogą się zmierzyć z zespołami wschodnimi, które preferują zupełnie inny styl gry, są bardzo dobrze przygotowane siłowo, kondycyjnie, motorycznie, technicznie. Tutaj Łukowia od wielu lat ma taką współpracę właśnie z klubami białoruskimi, między innymi głównie właśnie z klubem z Brześcia, ale też z Kijowa. Nasze dziewczyny też wielokrotnie uczestniczyły tam w tych turniejach. Co roku praktycznie tam jeździmy. Ten turniej służy też temu, że nawiązaniu nowych kontaktów przez zespoły polskie. W tej chwili już zespoły z Polski, które uczestniczą tutaj u nas, czyli zespół z Gliwic i zespół z Wąbrzeźna czy z Końskich, są bardzo zainteresowane wzięciem takich udziałem w takich turniejach w przyszłości, czy też wyjazdem na Ukrainę czy Białoruś i tam rozegraniu kolejnych turniejów. Najlepszą zawodniczką turnieju została Anastazja Chlipajewa z Mińska. Najlepszą bramkarką została wybrana Laura Seroka z Wąbrzeźna, a królową strzelców została Lizaweta Kogach z Brześcia. Honorowym patronatem turniej objęli Sławomir Skwarek i Piotr Płudowski, burmistrz miasta. Honorowy krwiodawca, oddając krew, daje komuś szansę na zdrowie i życie. Krwi nie da się niczym zastąpić. Tę świadomość mają uczniowie rolnika.
Koło PCK działające przy Zespole Szkół nr 3 imienia Władysława Stanisława Rejmonta w Łukowie 19 marca zorganizowało na terenie placówki akcję poboru krwi. Dzisiejszą akcję przeprowadzają pracownicy, głównie pracownicy punktu krwiodawstwa w Łukowie, natomiast sprzętu użyczyło nam Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Lublina. Szkolne koło PCK podejmuje szereg działań, aby zachęcić młodzież do dzielenia się tym cennym darem, jakim jest krew. Oczywiście akcje promocyjne w formie plakatów, w formie pogawędek na lekcjach, w formie prezentacji multimedialnych, no i oczywiście samą naszą aktywnością, tak żeby pokazywać jakiś wzór. Jak się okazuje, działania te przynoszą efekty, bowiem wśród uczniów jest około 180 krwiodawców. Dlaczego postanowiłeś oddać krew? W zasadzie wydaje mi się, że może taki to dobry uczynek z mojej strony dla osób, które potrzebują. Ponieważ chcę pomóc drugiej osobie, która tej właśnie pomocy potrzebuje. Podczas terenowej akcji krwiodawstwa w szkole oddano ponad 11 litrów krwi. Już po raz ósmy w Zespole Szkół nr 1 imienia Henryka Sienkiewicza w Łukowie odbyły się targi pracy i edukacji. Współorganizatorem targów był Powiatowy Urząd Pracy. Tegoroczne targi pracy i edukacji to około 60 wystawców edukacyjnych i pracodawców, a co za tym idzie 350 miejsc pracy. Osób, tak jak widzę na sali, o tej porze jest więcej niż było rok temu czy dwa lata temu, czyli jednak chyba dobrze, że te targi robimy, mimo że bezrobocia prawie nie ma, bo poniżej 5% od około dwóch lat. Ale zakładamy, że są potrzebne, ponieważ to łączone pracy i edukacji, a my mamy pomagać jako publiczne służby nie tylko bezrobotnym, ale i pracodawcom. Obecny rynek pracy to rynek pracownika, na którym znajdziemy głównie oferty pracy skierowane do pracowników fizycznych. Większość ofert pracy to są stanowiska w produkcji, nie tylko te najprostsze dla ludzi wykształconych, ale jednak produkcja, czyli może fajnie, niech PKB rośnie. Wśród wystawców obecnych na targach były też stoiska szkół średnich oraz uczelni wyższych. Te targi pracy są również połączone z targami edukacji. Szkoły z naszego powiatu i nie tylko z naszego powiatu, jak widać, przedstawiają swoją ofertę edukacyjną. Nasza oferta jest bardzo bogata, zaprezentowana przez szkoły w powiecie łukowskim. Również tutaj swoją ofertę przedstawiają uczelnie wyższe z najbliższej okolicy, aczkolwiek jest również UMCS, moja rodzima uczelnia, której jestem absolwentem. I jest to takie uzupełnienie, bo przecież jeżeli nasi uczniowie zdadzą maturę, będą poszukiwać dalszych możliwości kształcenia poza Łukowem i mają do wyboru w niewielkiej odległości, tak jak Sierce czy Biała Podlaska lub na przykład Lublin czy Warszawa już na poziomie uniwersyteckim. Więcej o targach pracy i edukacji w Łukowie w cyklu Godne Uwagi na antenie Magnes TV. Grupa Tęczowy Kocyk, wspólnota rodziców dzieci utraconych, działająca przy parafii Przemienienia Pańskiego w Łukowie oraz Kreatywne Kobiety zapraszają do włączenia się w zbiórkę tekstyliów. Nie wszyscy rodzice mają to szczęście patrzeć, jak ich pociecha rośnie i się rozwija. Są tacy rodzice, którzy z różnych przyczyn przedwcześnie tracą swoje maleństwa. Aby złagodzić te dramatyczne doświadczenia, wolontariusze z Tęczowego Kocyka przekazują rodzicom własnoręcznie szyte ubranka w małych rozmiarach, których nie można kupić w sklepie. Idea Tęczowego Kocyka jest pomocą rodzicom po utracie przedwcześnie urodzonego dziecka. Organizujemy różne zbiórki, potrzebujemy sukien ślubnych, materiałów przyjaznych dla dzieci oraz woreczków strunowych, tasiemek, włóczek. Jedna z takich zbiórek organizowana będzie w Łukowie. 7 kwietnia spotykamy się na targach kreatywnych kobiet. Tego dnia przeprowadzamy zbiórkę różnych tekstyliów na potrzeby Tęczowego Kocyka. Akcję współorganizuje Tęczowy Kocyk, wspólnota rodziców dzieci utraconych z Łukowa oraz Kreatywne Kobiety. Postanowiliśmy się włączyć w tę akcję dlatego, gdyż w swoim gronie mamy rodziców, którzy wcześniej utracili swoje dzieci. Utracili je w okresie wczesnej ciąży lub też od razu po porodzie. Każdy z naszych rodziców ze wspólnoty przeżył te trudne chwile. Wie i boryka się do tej pory z żałobą po swoim dziecku. I chcemy w ten sposób wesprzeć i pomóc młode mamy, te mamy, które straciły małe dzieci, swoje maleństwo. Wszystkich, którzy zechcą włączyć się w akcję, zapraszamy na Targi Kreatywnych Kobiet 7 kwietnia.
Dominik Nurzyński ma 2 lata. Niestety, na początku roku wykryto u niego straszną chorobę, czyli guza pnia mózgu. Chłopczyk przeszedł już 2 operacje i czekają go następne. Taka tragedia mogła spotkać każdego. Dominik ma zaledwie 2 lata i już musi walczyć o swoje życie. Malutki Dominik pochodzi z Suchocina, ma zdiagnozowanego guza pnia mózgu. Aktualnie przebywa w Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu, gdzie przechodzi jedynie chemioterapię. Lekarze w Polsce nie chcą podjąć się usunięcia guzu. Rodzina zbiera pieniądze na konsultacje w Meksyku, Szwecji i Niemczech. W styczniu załamał się nam świat, dowiedzieliśmy się. Dowiedzieliśmy się, że mój 2,5-letni syn ma guza mózgu. Jest to glejak. Nieoperacyjny w Polsce. Szukamy pomocy na całym świecie. W tej chwili zbieramy pieniążki na konsultacje zagraniczne i leczenie, które w tej chwili trwa. Z wiarą, że znajdzie się ktoś, kto nam pomoże za granicą. Chcielibyśmy Państwa prosić o każde wsparcie. Każda złotówka się dla nas liczy, o wsparcie finansowe, o modlitwę, dobre słowo. Wpłaty zbieramy na pomagam.pl, otwórz serce dla Dominika. Należymy też do Fundacji Nasze Dzieci. Póki co podczas zbiórki prowadzonej na stronie pomagam.pl zebrano 30 tysięcy złotych. Jednak to ciągle mało. Poza internetem zbiórka będzie prowadzona również podczas Targów Kreatywnych Kobiet, które odbędą się 7 kwietnia. Przypominamy, że na naszych targach będziemy zbierały dla małego 2-letniego Dominika. Okażcie serce, przyjdźcie, wspomóżcie, bo dzięki Wam Dominik będzie żył. To już wszystkie informacje, jakie przygotowaliśmy dla Państwa w tym tygodniu. Dziękuję za uwagę i zapraszam już za tydzień. Premierowe wydanie Infomagnes w piątek o godzinie 16:00.